Halo, halo, witam serdecznie w 46. odcinku z serii Stellar Blade. No i dzisiaj po raz kolejny na misje poboczne z miasta Zion. Ostatnio w sumie udało mi się wygrać wszystkie te zaznaczone wykrzyknikami, ale mamy jeszcze terminal, tablicę ogłoszeń tak zwaną i tu zazwyczaj są jakieś mniejsze zlecenia. Dobra, po pierwsze mamy akwarium żony. Teraz, gdy zakończyłem karierę strażnika, jedyne co mi pozostało to akwarium mojej żony. Patrzenie na ryby łagodzi ból po utracie jej. Jednak tego ranka okazało się, że jedna z rozdymek jest martwa. Smutno mi, gdy widzę, że w akwarium została tylko jedna rozdymka. Czy ktoś może złapać dla mnie tę rybę? Obiecuję godziwą nagrodę. Proszę wziąć pod uwagę, że rozdymki uwielbiają małe krewetki. No dobra, to przyjmujemy. Ukończone? Już mam. A, okej, dobra. W sumie wykonywałem taką misję, już nie pamiętam, kilka odcinków temu. Będzie odcinek nazwany Łowienie ryb, czy coś w tym stylu, już nie pamiętam który. Więc możecie zobaczyć, jak tą rozdymkę rzeczywiście zdobyć. To jest na pustyni. Więc w sumie co, kończymy. Czy jedna misja wykonana, dalej mamy gdzie to jest. Frank powinien był już dawno wrócić. Może być tylko jeden powód, dlaczego złomiarz, który udał się na wielką pustynię, nie wraca. Pewnie dorwał go Nightiba. Potrzebuję kogoś, kto zdobędzie przedmiot, o które prosiłem Franka. Zapłacę dwa razy tyle, co obiecałem Frankowi. Znajdź jego trupa na wielkiej pustyni. Jego torba powinna być w pobliżu. Nie wiem, czy to przydatna informacja, ale Frank poszedł trasą obok wiaduktu. Jest tam mnóstwo skrzyni z ładunkami wybuchowymi. Mówił, że ładunki są bezpieczniejsze niż Nightiba. W każdym razie warto się tam rozejrzeć. No dobra, od razu wszystkie zdania przyjmę. Dalej mamy polowanie na czyhacze. W ostatnim czasie czyhacze chowające się w piaskach często atakują złomiarze. Man kapitan strażników ignorował nasze prośby o pomoc, tłumacząc, że nie ma wystarczająco dużo ludzi. Nie przekonało go to, że złomiarze przemierzają wielką pustynię, by dostarczyć zaopatrzenie strażnikom, nawet gdy jest niebezpiecznie. Jesteśmy zdani na siebie, więc szukamy kogoś, kto rozprawi się z czyhaczami. 5 wystarczy. Nie potrzebujemy dowodu wykonanego zadania, bo będziemy cię uważnie obserwować. Obiecujemy solidne wynagrodzenie, jeśli uda ci się rozwiązać ten problem. Pewnie tak. Szukam speców od kodów dostępu. Kiedy przemierzałam pustkowia w poszukiwaniu surowców, natrafiłam na dziwne miejsce. Statek na samym środku pustkowia. Wewnątrz znajdowało się sporo podejrzanie wyglądających kontenerów, z których jeden był zahasłowany. Wyglądało na to, że ktoś zrobił sobie z tego miejsca kryjówkę. Po wstępnym dochodzeniu odkryłam, że wyznawcy zbierali się tam, by się modlić. Religia w takich czasach? Rany. Po co marnować czas na modlitwę, skoro można go poświęcić na zbieranie złomu? Tak czy inaczej, potrzebne jest dalsze śledztwo. Jeśli znajdę gdzieś specjalistę od kodów dostępu, powinien się temu przyjrzeć. Jeśli w środku jest coś przydatnego, to będzie to błogosławieństwo dla Zionu. Jeśli nie, no cóż, bywa. A, czyli to jest poprzednie jeszcze kraina. No i ostatnie niezapomniane danie rybne. Mój ojciec, który był najlepszym złomiarzem, miał także bzika na punkcie wędkarstwa. Mówił ryby w strumieniach w pobliżu wyjścia z Zionu w stronę pustkowi. Za każdym razem, gdy wracał, przygotowywał mi złowionego przez siebie suma kanałowego. Chociaż ryba wyglądała paskudnie, to jej ciągnąca się delikatna konsystencja i przepyszny smak były niezapomniane. Proszę o złapanie dla mnie tej ryby.
Chciałbym przyrządzić suma kanałowego tak, jak nauczyłem się od ojca. Użycie wijących się owadów jako przynęty jest najlepsze, by złapać suma kanałowego. Meals made with fish must contain something that jogs memory. No dobra, to jedna misja załatwiona. I jeszcze mamy kilka dodatkowych zadań, ale jak to wszystko jeszcze rozwiązać? No cóż, będę musiał się teleportować na jakieś nowe lokacje. Jak odnajdę jakieś misje, to zaraz wam przedstawię. No dobra, w takim razie jedna misja jest z tej oto strony. Gdzie to jest? Musimy odnaleźć rzeczy Franka na Wielkiej Pustyni. A, dobra, w tym miejscu, rzeczywiście. W takim razie... nie, może warto by było coś rozwalić, tak? Co rzeczywiście zbieram, nie widzę, mówiąc szczerze. O, jest. Frank's name is written on the inside of the pack. Then, could this body be Frank? Myślę, że tak. W takim razie wracamy do tablicy ogłoszeń. No te misje z terminala, jak sobie widzicie, są o wiele krótsze. Może przy okazji jakąś nową zaraz uzyskamy. Okej, i przy okazji nowa misja, cenny skarb. W momencie, gdy to czytasz, ja będę już spać w kołysce. Tak się to nazywa, ale czy bardziej nie przypomina grobu? Piszę to, ponieważ zanim odszedłem, ukryłem w skrzyni jeden z moich najcenniejszych skarbów. Ktokolwiek go znajdzie, zostanie jego właścicielem. Ale czy powiedzenie po prostu, gdzie się znajduje, nie byłoby nudne? Znajdź porzucony żółty autobus na zawalonym wiadukcie na Wielkiej Pustyni. Tam przyniosłem skrzynię. Powodzenia. Dobra, przyjmujemy. Te darmowe skarby to ja lubię. No dobra, to po raz kolejny widzimy się na miejscu. No dobra, więc patrzcie na to. Trzeba będzie jednak w inną stronę się przedostać do tego zawalonego wiaduktu z tej strony. Tylko uwaga na piaski, bo to są jakieś ruchome. Może było łatwo wpaść i zginąć. Więc chyba właśnie po wiadukcie muszę się przede wszystkim poruszać. Inaczej mogą być kłopoty. Chociaż nie do końca, tu jest chyba spokojnie. Tej części w sumie aż tak szczegółowo nie sprawdzałem. A, tam jest chyba jakiś żółty autobus. Tak, rzeczywiście dobrze patrzę. Tylko czy droga będzie aż taka prosta, to nie jestem pewien. Teraz się przekonamy. O, są jeszcze jakieś zagrożenia po drodze. Może im backstaba także sprzedać. A nie tym razem. Jak ja mógłbym tak wysoko wskoczyć? Jakoś za pomocą double czy tam triple jumpa? Wydaje mi się, że to jest najlepszy punkt. Okej, dobra, niech będzie i tak. Jeszcze mordujemy. To było całkowicie niezaplanowane, mówiąc szczerze, ale... jak tak twórcy nam zezwalają. A przy okazji mamy nawet misję z tymi czyhaczami. Jeszcze trzy do załatwienia. Ale jak się jednak dostać do autokaru? To jest trochę jednak trudniejsza misja. Nie, może z drugiej strony będzie trochę prościej. Tędy? Jak to wygląda? No nie najlepiej to wygląda, mówiąc szczerze. Jak to tak się wysoko jeszcze dostawać? Chociaż kto wie, może dałoby radę. Ale jeżeli zawalimy to
będzie kłopot, albo i nie będzie. Jak ja mam tak wysoko wskoczyć? Nie ma opcji. Może tamtędy? Jeżeli bym się powspinał odpowiednio. Bo przy okazji może jeszcze jakiś skrót nawet odblokujemy. Mówiąc szczerze, nie kojarzę tych terenów. Nie do odblokowania. A z drugiej strony jest jakiś save. To jest wartościowa sprawa. Tędy. Rozdział o próbie 3 alfa. Bezkształtna bestia nadchodzi, zrodzona z grzechów człowieka. Pożera, rodzi i zapomina o sobie. Objawi się nam jako lustro. To dosyć tajemnicza, nie wiem, łamigłówka, czy jak to nazwać. Może będzie jakiś wróg charakterystyczny, który się potrafi zmieniać. Nie wiem. No i chyba nic tu po nas. Nie widzę opcji, żeby wspiąć się wyżej. Chyba. Nie wiem, co ja kombinuję. Nie, nie ma opcji. Trzeba się jakoś na oko przedostać. Może tędy? O, proszę bardzo, to są akurat tereny niesprawdzane jeszcze wcześniej. Come on. Co jest? A, pułapka. Może na samym początku ten skrót warto było odblokować. Przejście do save'a. Z każdej strony jest to niestety zablokowane. No tak, i przy okazji wykonujemy także inne misje. Kurde, ale jak się dostać do środka? Dosłownie z każdej strony jest zablokowane. Chyba, że jakoś na triple jumpach dałoby radę, nie ma opcji. To jest dosyć podejrzana lokacja. Jakiś zestaw budynków, do którego nie mogę się przedostać pod żadnym pozorem. Może jakoś tędy? Co my tu mamy? Dane? Usługa zarządzanie infrastrukturą wymagana w obszarze usługowym. Trasa zablokowana, trasa zablokowana, trasa zablokowana. Dostęp do obszaru operacji niemożliwe. Rozwiązanie z obecnym sprzętem niemożliwe. Wymagany sprzęt o dużej mocy, brak sprzętu, próba kontaktu z adminem. Próba kontaktu z adminem, brak odpowiedzi. Brak odpowiedzi, proces przerwany, przerwany, przerwany. Czyli co, nie mógł się dostać ktoś do środka? Okej, czyli nareszcie jest dostęp rzeczywiście. Mamy save'a. Ale niestety tego mniejszego kalibru. Bez możliwości teleportacji. No trudno.
To z kolei Gazeta Prawda, artykuł 4. A dobra, to już bardziej poboczne kwestie. Chyba nie będę aż tak super szczegółowo czytał. Kiedyś czytałem te artykuły, ale... no, są jednak dosyć częstsze. Mieliśmy też jakiś skrót do odblokowania Otendę. Dobra. I wydaje mi się, że żeby się dostać do autokaru, muszę się jeszcze jakoś wyżej wspiąć. Nie wiem, czy jest to w sumie aż takie potrzebne, ale nie widziałem innej opcji. Patrząc na same autostrady. Więc może jest to trochę jednak trudniejsze zadanie. To jest możliwość skoczenia. O, proszę bardzo. Ale to pewnie szyfr jest. O, nie ma nic, okej. No nie, nie potrafię, poddaj się. Dobra, w ostatniej chwili. Nie jestem w formie dzisiaj. A więc już nie mam. To była tylko kwestia bardziej poboczna. Jak już jestem w okolicy, może warto przeczesać bardziej szczegółowo regiony. Chociaż nie widzę niczego nadzwyczajnego, mówiąc szczerze. Może to jest jakaś lokacja do innej misji, co by się kiedyś wydarzyła. Nie wiem, skanuję okolice i więcej nie widzę. Czyli to było na tyle? Naprawdę? Jakoś się muszę dostać tam do góry najlepiej. A tu już nie sprawdzałem, zaraz, zaraz. Nie, to nie ma znaczenia, okej. Wydaje mi się, że najlepsze rozwiązanie tej zagadki to... przejście właśnie jakoś do góry. Tam są skały dosyć charakterystyczne. Tędy? I tak wysoko wskoczę w ogóle? Come on. Jak się obraca? Obrót L. 3. O. No nie! No trzeba się jeszcze ustawić odpowiednio, bo bohaterka nie potrafi tak ładnie. Pamięć strażnika 41? Weź się w garść, John. Zrobię to sam, dam radę. Dołączę do ciebie później. Jeśli ruszy za mną na Itiba, uciekaj najszybciej jak potrafisz. Rozumiesz? Powiedz, że rozumiesz. Chyba zrozumiał, ale zginął niestety. No i proszę bardzo, to jest całkiem niezła lokacja, żeby może jakkolwiek przeskoczyć. A nie, tam już byliśmy jednak. Czy musiałbym z trochę innej strony jakkolwiek się dostać? Jak to wszystko zrobić? Nie widzę opcji.
Ciężka sprawa. No jakoś na tamte skały musiałbym skoczyć. Jak to zrobić? Nie wiem, czy ja w sumie nie wykonuję jakichś totalnie pobocznych kwestii, nie wiem. Wydaje mi się, że to trochę strata czasu, że byłaby jakaś prostsza możliwość. A, czyli zniszcz beczkę, aby stworzyć drogę na górę, patrzcie na to. A, czyli o to w tym chodziło. Wydawało mi się, że jakoś z tamtej strony byłaby możliwość przeskoczenia. To jednak wskazówka mi dużo podpowiedziała. Inaczej chyba bym się je domyślił. Teraz gdzieś musi być skarb. Co ja w ogóle śledzę? Nie, jestem na dobrej lokacji. O, tędy? Jakieś ubranie. Błękitny monsum? No dobra. I suppose this is my client's treasure. A custom nanosuit. No dobra, w takim razie wracamy. To dosyć ciekawa misja. This facility is in need of repairs. Anyway, it should be useful in understanding the current status of the city. No to kończymy zadanie, okej. Jakieś nowe się jeszcze aktywowało, niestety niczego nie widzę. Dobra. Czyli udało się odblokować zupełnie nowy strój, zobaczmy jak się prezentuje. No bohaterce pewnie jest trochę ciepło w takim kostiumie biegać po pustyni, więc... Nowe aktywujemy błękitny monsum. No dobra, niech będzie. O, proszę bardzo. Więc w sumie w tym miejscu zakończę dzisiejszy odcinek, zrobię nieco postępy. Jeżeli interesuje was kontynuacja przygody, będę wykonywał kolejne misje poboczne. To polecam zostawić lajka, za dzwonka po kolejne codziennie wychodzące materiały. Dobra, więc to było na tyle, ja się z wami żegnam, do jutra.